Siema, ja jestem Maksym, a dzisiaj dam wam kilka porad, dzięki którym w szybki sposób będziecie mogli być czempiona w Fortnite Season 6 rozdziału 2. Jako że w dniu publikacji tego filmu na arenie jest reset punktów, to postanowiłem nagrać dla was taki film, bo jednak wiemy, ile osób w tej społeczności chciałoby mieć tego czempiona, ale nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Albo męczą się z tym po prostu bardzo długo, czasami nawet przez cały sezon. Zanim jak zaczniemy, mam dla was konkurs na 3 karnety bojowe lub jeżeli go macie, to 1000 fałdolców. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem oraz zrobić to samo u Topsiaka oraz Kamila, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo musicie zostawić komentarz pod każdym naszym filmem do 24 marca, bo właśnie w ten dzień u każdego z nas na karcie społeczności pojawiają się wyniki konkursu. Dlatego musicie śledzić każdy kanał, bo u każdego z nas macie do wygrania po jednym karnecie bojowym na obecny sezon. Oprócz tego chciałbym poprosić was o to, żebyście wpisali mój unikalny kodik Maksym w sklepie Fortnite, za co będę wam naprawdę bardzo wdzięczny, bo dzięki temu mogę robić dla was takie konkursy. Możecie też być na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, ale teraz lecimy już do dzisiejszego odcinka. Napisz też rzut champion i zostaw łapkę w górę pod tym filmem, a przypnij serduszko. Na początku każdego sezonu, czy to w dzień premiery, czy kilka dni po starcie sezonu, na arenie mamy reset punktów. Jest to moment, w którym każdy jest na tym samym poziomie, niezależnie od tego, czy wcześniej miał 40 tysięcy punktów, czy na przykład tylko 1000. Dzisiaj pokażę wam kilka bardzo skutecznych porad, dzięki którym wbicie czempiona będzie o wiele łatwiejsze lub nawet będziecie mogli to zrobić w niecały tydzień. No ale to już zależy jednak od waszych umiejętności, bo jednak osobie, która codziennie trenuje i gra w Fortnite'a bardzo długo, to wbicie czempiona będzie dla niego o wiele łatwiejsze niż takiemu przysłowiowemu Bambikowi, który nigdy w życiu tego czempiona jeszcze nie wbił. Zacznijmy od podstaw. Czempion to obecnie 8 liga na arenie Fortnite, a żeby ją posiadać musimy mieć 6000 punktów. Na arenie mamy obecnie 10 dywizji, zaczynając od ligi otwartej, do której kwalifikują się gracze posiadający od 1 do 4 dywizji. Kolejna to liga profesjonalna, czyli dywizja od 5 do 7, natomiast dywizja 8, 9 oraz dywizja 10 to liga mistrzowska, gdzie są turnieje z nagrodami pieniężnymi. Teraz przejdziemy do punktacji, czyli kolejnej niby oczywistej rzeczy, ale musimy tutaj o tym wspomnieć. Tutaj opracujemy jedynie o tryb solo, w trybie duo, trio oraz składach są to lekko mniejsze wyniki. Za zwycięstwo w każdej dywizji otrzymamy 60 punktów. Za likwidację w trybie areny otrzymamy po 20 punktów w każdej dywizji. Top 25 w każdym meczu to dodatkowe 60 punktów. Top 15 w każdym meczu to dodatkowe 30 punktów. A top 5 w każdym meczu to tak samo dodatkowe 30 punktów. Za to opłata busa bojowego do trzeciej dywizji jest znikoma. Natomiast od dywizji czwartej co poziom zwiększa się to o 10 punktów z przerwą na poziomie dywizji 8. Teraz, jeżeli znamy już podstawy i możemy przejść do głównych porad, zacznijmy od omówienia sobie treningu. Trenowanie na poziomie casualowego typu gracza nie musi być na poziomie np. godziny dziennie lub co gorsza więcej. Gdy codziennie chcecie pograć sobie arenkę i faktycznie awansować, nie spędzajcie za dużo czasu na treningu. Nie mówię teraz, żeby zacząć grać na sucho, ale przed gierkami wejdźcie sobie na tryb kreatywny na powiedzmy te 15 minut. Po prostu rozgrzejcie się. Długie granie na kreatywnym w kierunku rozgrzewki może was nieco zanudzić i zamulić, a to będzie całkowicie szkodliwe w grach na arenie, bo nie będziecie wykorzystywać swojego maksymalnego potencjału. Warto też dodać, że oprócz zwykłego treningu na these mapkach czy innych aim mapkach, które bardzo pomagają i trzeba je robić dosyć często, aby być lepszym, weźcie też kolegę i pograjcie z nim sobie kilka 1v1ów naruszonych lub nawet boksach. Taka gra nie dość, że będzie ciekawa, bo w końcu rywalizujecie z kumplem i chcecie z nim wygrać, to jeszcze pomoże wam to przed graniem areny. Jeżeli nie macie ziomka do grania lub po prostu cały czas gracie z tą samą osobą i znacie jej każdy błąd i ogólnie jego styl gry, bo to też musicie wziąć pod uwagę, aby tych osób, z którymi trenujecie, było dużo, a nie ciągle ta sama osoba, to po prostu włączajcie tryb kreatywny z randomami, którzy z wami zagrają. Tutaj jest to bardzo przydatne, bo na 100% trafi wam się gracz, z którym nigdy się nie widziałeś i nie znasz jego stylu gry. Po takim treningu możecie przejść już do areny, gdzie napotyka was kolejne pytanie, a mianowicie jaki tryb oraz w jaki sposób grać, aby najszybciej wbić czempiona. Po pierwsze, jeżeli macie zamiar skupić się na graniu solo, to polecam wam nie skupiać się na fragach i grać pod tlenem do pewnego momentu. Chodzi mi tutaj po prostu o to, że gdy nie jesteście aż tak dobrzy w Fortnite i ciężko wam jest wyjść z pierwszej miejscówki lub po prostu dedacie jako jeden z pierwszych, to nic wam to nie daje, a na wyższych dywizjach tracicie tylko punkty. Polecam polecieć wam gdzieś, gdzie będziecie mogli na spokojnie kampić do top 25, gdzie już dostaniecie punkty, dzięki którym najprawdopodobniej wyjdziecie na plus. I tak naprawdę wtedy możecie zacząć robić fragi. Jeżeli jednak nie daje wam to plusowych punktów, to poczekajcie do tego top 15, bo wtedy dostaniecie kolejne punkty i kolejny mecz na plus. Po prostu przez cały mecz skupcie się na kampieniu, czy to w krzaku, czy w jakimś domku w piwnicy. Kampcie cały mecz, aż nie będziecie mieli tych punktów za placement. W ostateczności, gdy zdobędziecie już te top 25 lub nawet te top 15, zacznijcie gonić za fragami i tutaj będziecie wychodzić już bardzo, ale to bardzo na plus i tak naprawdę wystarczy nam kilka fragów, powtórzymy to kilka razy, a awans do kolejnej dywizji będzie na nas jedynie czekał. Co do miejscówki, na której lądujemy, to zazwyczaj popełniamy tutaj jeden znaczy błąd. Ja sam go popełniałem i no jest to bardzo psujące dla naszej kariery areny. Dokładnie chodzi mi tutaj o to, że jak gramy casuale, to lecimy za każdym razem w inne miejsce. Przykładowo w jednym meczu polecimy sobie na potne piaski, za to w kolejnym wylądujemy na iglicy. Tak samo nic też nie psujemy.
Gdy gramy arenę, powinniśmy skupić się na tym, aby lądować ciągle w tych samych miejscach. Chodzi mi tutaj o to, że gdy na przykład dwa razy polecimy na sal w zdobyczy i będziemy wkurzeni, bo zdoleliśmy i tylko straciliśmy punkty, to nie łamcie się i polećcie tam kolejny raz, aż w końcu zacznie wam wychodzić. W nowych sezonach zazwyczaj mamy od 3 do 5 nowych miejscówek na mapie. Jako że są one nowe, a sezony trwają obecnie około 3 do 4 miesięcy, to chcemy na nie latać. Problem polega na tym, że nie znamy dokładnie tych miejscówek. Przykładowo, w takim kolosalnym nie znamy jeszcze na początku sezonu wszystkich dokładnych miejsc respawnu skrzynek, czy nawet takich błahych rzeczy jak skrytek czy warzyw do zjedzenia, gdy brakuje nam troszeczkę HP, a nie mamy apteczki. Są to małe przeszkody, dzięki którym tak naprawdę doprowadzamy się do zadania i kolejnej gierki, tym samym tracąc punkty. Na przykładzie przyjemnego parku jest on z nami na mapie od drugiego sezonu pierwszego rozdziału. Założę się, że 90% osób oglądających teraz ten film zna każdy z podskrzynek oraz amoboxów i wie, jak dany domek jest oblegany przez gaczy. To znaczy, że wiecie, gdzie wylądować, macie swój ulubiony domek, a te małe odwiedzane domy będą też często puste i gotowe do zlutowania, a wy po prostu o tym wiecie. Takie rzeczy tak naprawdę pomagają nam w starcie gierki, bo zwyczajnie mamy najlepszą orientację w miejscach, które najbardziej znamy. Wspominałem wcześniej o punktacji na arenie solo i zrobiłem to podświadomie, by teraz przekazać wam, że granie solówek jest najlepsze podbijanie czempiona, a przynajmniej te pierwsze kilka tysięcy punktów. W trybie duo za fragę dostajemy jedynie 10 punktów, za co na trybie trio są one jeszcze mniejsze, bo wynoszą tylko 7 punktów za każdego killa. Czysto matematycznie, gdy w trybie solo tych punktów jest aż 20, to tak naprawdę musimy zdobyć jedynie w zależności od trybu 2 lub 3 razy więcej fragów. I w ogólnym rozrachunku daje to nam bardzo dużą różnicę. Dlatego jeżeli chcecie skupić się obecnie tylko i wyłącznie na biciu tego czempiona, to najbardziej opłaca wam się grać w tryb solo areny, a przynajmniej tak do 3 lub 4 tysięcy punktów. Jeżeli jednak chcielibyście zagrać z kolegami lub będziecie już mieli te punkty, to tutaj zdecydowanie grajcie sobie trio i wtedy skupiacie się głównie na placemencie. No wiadomo, że fragi są ważne, ale jednak tam zdobywamy tutaj mniej punktów. Kolejną poradą będzie opanowanie emocji. Wiem, że bardzo łatwo jest to powiedzieć, a gorzej wykonać. Ja sam często się denerwuję i robię dosyć toksycznego rage'a grając Fortnite'a. Ale tutaj chodzi mi o sam fakt impulsywności. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Gdy mocno się zdenerwujemy lub będziemy po prostu podstresowani, bo stres też zaliczy się pod ten punkt, to zaczną pocić wam się ręce, a głowa nie będzie grała tak jak normalnie. Bo będziecie myśleć tylko o tym, żeby nie stracić punktów, gdy jesteście w sytuacji zagrożenia. Arenę trzeba grać na chillku, no i w takiej sytuacji, gdy będziecie już mocno się rage'ować z tego zdenerwowania, to uwierzcie mi, odpocznijcie sobie na 10 minut. Nie wiem, puśćcie sobie jakiś filmik, albo nie wiem, wypedzilujcie się po prostu. I potem wróćcie, gdy będziecie totalnie wyluzowani. Ja na swoim przykładzie wiem, jak to jest i taka mała przerwa daje bardzo dużo w takiej sytuacji. Już kolejna porada będzie dla tych lepszych, którzy nie mają problemu z biciem tych pierwszych punktów na arenie, ale już te ostatnie lody są dla nich bardzo ciężkie do przełamania, jeżeli chodzi o czempiona. Jeżeli umiecie już bardzo dobrze grać w Fortnite'a i zdajecie sobie z tego sprawę, że nie macie problemu z myślę większością graczy na mapie, to dopóki nie wbijecie około tych 4, może nawet 4,5 tysięcy punktów, to cały czas atakujcie i podjeżdżajcie innych graczy. Na takich małych dywizjach czujecie się lepsi i faktycznie umiecie poradzić sobie z wieloma graczami. Podjeżdżajcie każdego, kogo widzicie, tak jak na zwykłych casualach. Wiadomo, że czasami trafi się gracz, który będzie od was lepszy i po prostu was zabije, ale to jest standard. Dopóki nie wbijecie tych 4000 punktów, starajcie się być tym napierającym, który robi fragi w meczu. Jak wbijecie te pierwsze 4000 punktów lub nawet te 4,5, to zacznijcie posługiwać się tymi wyższymi poradami, zacznijcie bardziej defensywnie grać i też pod placement. Bo na takim poziomie za samo odpalanie gierki tracicie już naprawdę sporo punktów. No i w tym filmie byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że ci pomogłem i jeżeli tak, to prosiłbym cię o zostawienie łapeczki w górę, tam na dole, abyś nie miał kolejnych filmów. Zostaw też subikę z dzwonkiem, za co ty będziesz naprawdę bardzo wdzięczny. I tak samo w sklepie Fortnite możesz pisać mój unikalny kodzik Maxim z Fortnite, bo to mega wsparcie dla mnie i mogę nawet zabrać tak przed takie konkursy na karnety BW jak na początku filmu. A ja już sobie żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!